Dzisiaj porozmawiamy o aborcji, bo aborcja dotyczy każdego i każdej z nas. Aborcja jest okej. Hanna Maria Zagórska. W 2013 roku zrobiłam sobie aborcję. Uważam, że aborcja to bardzo powszechne doświadczenie dla osób z macicami. Natomiast mimo tego, że to doświadczenie jest tak powszechne, niewiele o nim słyszymy w przestrzeni publicznej, przez co ja sama w 2013 roku czułam, że robię coś niedobrego, a nie powinno tak być, bo aborcja jest okej. Dla mnie decyzja o aborcji była łatwa, natomiast logistyka była trudna. To znaczy, skąd wziąć pieniądze, jak odebrać tabletki, jak przetrwać ten czas, czy mogę komuś powiedzieć, do kogo mogę zadzwonić, jeżeli coś mi się stanie. Także decyzja była łatwa, natomiast logistyka była trudna. Cieszy mnie, że w tej chwili jest coraz więcej organizacji oraz grup pomocowych, które wspierają osoby z macicami podczas aborcji, bo nie jest to trudny zabieg medyczny. Aborcja w domu jest bardzo bezpieczna. Dla mnie było to doświadczenie formacyjne i dla moich bliskich również, ponieważ okazało się, że moje osoby przyjacielskie są najlepsze na świecie i nowoczesna rodzina, którą wspólnie tworzymy, zdała wtedy taki największy test. Po pierwsze, moi bliscy pomogli mi finansowo, po drugie, wspierali mnie w trakcie aborcji oraz po aborcji. Dlatego tak, wsparcie jest ważne, natomiast jeżeli osoby, co bym polecała, jeżeli nie mamy takiej bliskiej osoby, z którą możemy przejść to doświadczenie, to pamiętajmy, że jest bardzo dużo grup na Facebooku, stron internetowych i forów oraz infolinii, z których możemy to wsparcie też czerpać. Prawo do decydowania o swoim zdrowiu, ciele i życiu to prawo człowieka, według mnie, więc kiedy i jak mam się czuć bezpieczna w kraju, który nie pozwala mi decydować o sobie? Dostęp do aborcji na żądanie do 12 tygodnia, bezpłatnej, legalnej, bezpiecznej, jest jednym z podstawowych praw dla mnie i uważam, że też dla wielu osób mieszkających w Polsce. Po pierwsze, nie jesteście same osoby. Po drugie, każde wasze doświadczenie jest ważne, prawdziwe i dobre. Ponieważ spotkałam się wielokrotnie, nie tylko ja zrobiłam sobie aborcję przez ostatnie 7 lat i nie tylko moje przyjaciółki, których mogę wymienić na palcach obu rąk. Natomiast każda z nas była osobą w innym wieku, z innym doświadczeniem, w innej sytuacji. Znam osoby, które na zewnątrz wydają się bardzo progresywne, pewne siebie i ta decyzja teoretycznie była dla nich łatwa, ale później potrzebowały wsparcia, po prostu podzielenia się z kimś tym, jak się czują, że jest im smutno. Znam osoby, które czuły się po aborcji bardzo okej, wręcz radośnie i też miały ochotę tym się podzielić. Więc chciałabym powiedzieć każdej osobie przed i po aborcji, że wasze doświadczenia są równoważne i czy jest wam smutno, czy jest wam obojętnie, czy jest wam super, świetnie, to jest okej. Pytałaś mnie na samym początku, dlaczego ważne jest mówienie o doświadczeniu aborcji. Powiem szczerze, w 2013 roku czułam się samotna. Czułam, że są tylko na przykład dwie narracje, że wokół mnie są albo dziewczyny o wiele ode mnie starsze w środowiskach, które bardzo odważnie mówią o swojej aborcji, albo są też aktywistki i aktywiści, którzy tego zakazu całkowitej aborcji chcą, że nigdy nie będę miała wsparcia mojej rodziny, że nigdy nie będę mogła powiedzieć o tym moim rodzicom, ani komu bliskiemu, ani następnej osobie partnerskiej, z którą będę. Czułam, że to jest jakieś tajemnicze i złe doświadczenie, z którym pójdę do grobu. Więc cieszy mnie ta postawa. W Stanach spotkałam się z tym hasłem pro-voice, czyli właśnie dzielenia się doświadczeniami aborcji i mówienia o tym tak po prostu, ponieważ jest to powszechne doświadczenie wielu osób. Natalia Broniarczyk, Aborcyjny Dream Team. Aborcja to jest tak naprawdę przerwanie ciąży i
myślę, że ważne jest to, żeby powiedzieć, że aborcja z łaciny znaczy poronienie. I poronienie może być samoistne, ale może być też wywołane. I właśnie aborcja jest poronieniem wywołanym, czyli przerwaniem ciąży. Ciąża może się przerwać na trzy sposoby. Na poronienie spontaniczne, poronienie wywołane i porodem. I każda z tych rzeczy jest okej. Okay. Osoby ze społeczności LGBTQ potrzebują aborcji, robią aborcję, mają doświadczenie poronienia, doświadczenie porodu, wchodzą w różnego rodzaju relacje i są podmiotem praw reprodukcyjnych. W związku z tym należy pamiętać, też uwzględniać te osoby w rozmowie o aborcji. My jako Aborcyjny Dream Team staramy się to robić. Może powiem coś, co w Polsce nie jest jakoś bardzo jeszcze rozpoznane, ale na całym świecie, w tych społecznościach, które pomagają w aborcji, towarzyszą w trakcie aborcji, my na te osoby mówimy przyjaciółki aborcyjne. Zdecydowana większość tych przyjaciółek aborcyjnych to są osoby queerowe. I widzimy to na różnego rodzaju zjazdach czy spotkaniach właśnie tych społeczności, że ten sojusz jest i on zawsze był. Natomiast ciągle niektóre osoby, myślę tutaj o niestety polskich aktywistkach czy aktywistach, nie są jeszcze za bardzo gotowi, żeby to przyjąć i zobaczyć, że my jesteśmy tak naprawdę jedną społecznością i że to właśnie najczęściej lesbijka, czy osoba queerowa, czy osoba trans pomoże ci w doświadczeniu aborcji zdecydowanie bardziej niż osoba na przykład cis-hetero. I ten sojusz jest super potrzebny. Zresztą myślę, że ten protest, który teraz trwa, też to bardzo pokazuje, że od sierpnia, czyli od tej fali protestów, które się rozpoczęły w związku z rozwieszeniem flag na różnego rodzaju pomnikach, protest teraz około aborcyjny dla mnie jest naturalną kontynuacją. To hasło "nigdy nie będziesz szła sama", ja upatruję w nim hasło, które jest do każdej osoby, która może zajść w ciążę. I ta osoba może mieć różną orientację, bardzo różną tożsamość, może mieć różny kolor skóry, różny rodzaj sprawności. To nie jest ważne, jaka ona jest. Ważne jest, że ona potrzebuje aborcji albo potrzebuje wsparcia, potrzebuje, żeby ktoś z nią szedł w tym i potrzebuje usłyszeć, nigdy nie będziesz szła sama. I myślę, że coraz łatwiej jest też o tym przypominać. Mam nadzieję, że ten sojusz będzie trwał, bo bardzo tego potrzebujemy. Natomiast jeszcze powiem o tym potrzebowaniu konkretnie. Nam się zdarza odpowiadać na potrzeby osób, które zgłaszają się do nas i potrzebują przerwania ciąży i komunikują nam to, że boją się na przykład pójść do ginekologa, bo są na przykład osobami trans. Boją się tego, że ktoś podważy ich doświadczenie, ich tożsamość, że w ogóle unikają kontaktu z opieką medyczną, dlatego że doświadczają po prostu dyskryminacji, ale też przemocy. I my upatrujemy w tym taką bardzo dużą dawkę zaufania, to, że te osoby się do nas zgłaszają i mówią nam wprost, że potrzebują naszego wsparcia, bo po prostu nie mogą sobie inaczej tej opieki zapewnić, dla nas jest no tak, dowodem zaufania, ale też taką nauką, bo my się też po prostu uczymy tego, jak być jeszcze bardziej włączające, jak być jeszcze bardziej inkluzywne i jak nie skupiać się na tych takich hasłach, które według mnie niestety w Polsce ciągle są bardzo popularne, czyli podam taki przykład pierwszy z brzegu. Gdyby mężczyźni zachodzili w ciążę, to aborcja byłaby dostępna w bankomacie. Mężczyźni zachodzą w ciążę. Przestańmy mówić to zdanie. Ono nie jest prawdziwe. Ono już nie jest aktualne. Odrzućmy je. Po prostu starajmy się myśleć o rzeczywistości aborcyjnej, a ta rzeczywistość aborcyjna już nie jest taka, jak 30-40 lat temu mówiły o tym amerykańskie feministki, nie biorąc pod uwagę tych różnych tożsamości czy doświadczeń. W Polsce najczęściej w tym momencie aborcję robi się w domu, czyli tabletkami, dlatego że jest to relatywnie tania metoda. Wystarczy zamówić leki z bezpiecznego źródła, czyli z organizacji feministycznych typu Women Help Women czy Women on Web. Takie leki docierają do nas do domu pocztą. Przez około 10 dni musimy poczekać na taką przesyłkę. Ja wiem, że to dla wielu osób brzmi jak jakaś katorga, te 10 dni. Natomiast warto te 10 dni poczekać i dostać prawdziwe, sprawdzone, bezpieczne leki, które są używane w klinikach aborcyjnych na całym świecie.
A my jako ADT jesteśmy po to, żeby takiej osobie towarzyszyć w trakcie zażywania tych leków. Zamówienie takich leków wiąże się z opłaceniem darowizny na funkcjonowaniu organizacji. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą niepełnoletnią albo doświadczamy jakichś trudności ekonomicznych, nie mamy tych 75 euro, bo tyle wynosi ta kwota darowizny, zawsze możemy napisać do organizacji i poprosić o obniżenie albo całkowite zniesienie tej darowizny i na pewno te leki dostaniemy. Leki przychodzą w dyskretnej paczce, nikt, kto z nami mieszka, nie zorientuje się, że to jest specjalny specyfik, który służy nam do przerwania ciąży. Cała procedura trwa tak naprawdę dobę. Przyjmujemy pierwszy lek pierwszego dnia, 24 godziny później przyjmujemy kolejne leki i dokładnie przez 4-5 godzin od zażycia tych drugich leków zaczyna się poronienie. Wszystkie badania, czy Światowej Organizacji Zdrowia, czy Instytutu Guttmachera, czy Instytutu IBIS, takiego dużego instytutu, który zajmuje się aborcją, mówią, że przeprowadzenie aborcji farmakologicznej do 12 tygodnia w domu jest całkowicie bezpieczne i tylko 2% osób doświadcza komplikacji, które wiążą się z koniecznością wizyty w szpitalu. Natomiast ważne jest też, żeby to powiedzieć, że te komplikacje to są takie same komplikacje, jakie występują przy naturalnym poronieniu. Czyli ta pomoc medyczna jest potrzebna, ale to nie jest nic, czego polscy lekarze i lekarki nie umieliby zrobić. To się wiąże tak naprawdę najczęściej z doczyszczeniem macicy poprzez łyżeczkowanie, zasileniem osoby kroplówką, żeby odzyskała siłę i jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu. Ale przypominam, 2% to jest tak naprawdę 2 osoby na 100. W naszej historii pomagania pomagamy około 10 osobom dziennie. Taka osoba, która musi się zgłosić do szpitala, zdarza nam się raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. I też ważne, jeżeli zgłosimy się do lekarza i powiemy, że zażyłyśmy leki, to nie grozi nam odpowiedzialność karna, dlatego że w Polsce osoba przerywająca własną ciążę nie jest objęta prawem karnym. Prawo łamie tylko ta osoba, która przerywa czyjąś ciążę, podaje komuś leki albo robi to w szpitalu poprzez aborcję chirurgiczną. Więc to jest zdecydowana większość. Są jeszcze też osoby, które potrzebują aborcji w drugim trymestrze. To jest bardzo tabuizowane. Niestety w Polsce jest ten fetysz 12 tygodnia. Nikt nie chce sobie wyobrazić tego, że po 12 tygodniu dzieje się aborcja. Ona się dzieje. Stanowi zdecydowaną mniejszość, ale ciągle się dzieje. I tutaj współpracujemy z takimi organizacjami jak Ciocia Basia czy Abortion Network Amsterdam. Finansujemy osobom podróż, zabieg, pobyt. Taka aborcja odbywa się wtedy w klinice za granicą, chirurgicznie. Wiąże się to z koniecznością wyjazdu na 2-3, czasem 4 dni, bo teraz w czasie COVID-u niestety to trwa trochę dłużej. Po aborcji wraca się do domu, można jechać z osobą bliską, z partnerem, mężem, przyjaciółką, dziewczyną, siostrą, z kim się chce. My rozumiemy, że osoby nie chcą być wtedy same i staramy się też pomagać, organizować taki wyjazd dla osoby towarzyszącej. Aborcja jest tak naprawdę najbardziej przebadaną procedurą medyczną. Nie ma żadnej innej procedury medycznej, która by była tak przebadana wzdłuż i wszerz. I w związku z tym można powiedzieć, że jest to jedna z najbezpieczniejszych procedur medycznych w całej medycynie, a na pewno w ginekologii. Jest to również najczęściej wykonywana procedura medyczna w ginekologii, ale ciągle bardzo stabilizowana i bardzo umoralniona, upolityczniona. W związku z tym ciągle panują takie przekonania, że są jakieś długofalowe komplikacje, ale żadne dobre badania medyczne wykonywane przez chociażby Królewską Szkołę Ginekologii w Wielkiej Brytanii. To jest bardzo duża taka instytucja zajmująca się wyłącznie położnictwem i ginekologią. Żadne badania nie potwierdzają, żeby bezpieczna aborcja prowadziła do jakichś komplikacji.
I mówiąc bezpieczna aborcja, mam na myśli również aborcję farmakologiczną czy aborcję chirurgiczną przeprowadzoną w klinice. Podziemie aborcyjne przez ostatnie lata bardzo się zmieniło. To już nie jest coś, co nam się kojarzy z lat 90. czy z lat 80. jakaś klinika w piwnicy, szare ściany i lekarz, który podaje się za lekarza. Na szczęście to już tak nie wygląda. Pigułki aborcyjne, ale też aborcja próżniowa, czyli nowoczesna metoda przerywania ciąży, na szczęście wypchnęły te niebezpieczne metody, które nam się ciągle jakoś kojarzą z podziemiem aborcyjnym. I aborcja stała się również w Polsce bezpieczna, chociaż nielegalna. I to zdanie, nielegalna aborcja zawsze jest niebezpieczna, już jest nieprawdziwe. I mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Natomiast jest konsekwencja aborcji, która według mnie jest warta wspomnienia. To jest konsekwencja stygmatyzacji, ale to jest coś, co my jako społeczność musimy zrobić. Tutaj medycyna się może starać, ale nic na to nie poradzi. To my musimy sobie jako społeczność, społeczeństwo odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ciągle dajemy sobie prawo do oceniania czyichś decyzji reprodukcyjnych? Dlaczego ciągle zadajemy pytania, które nie są nam potrzebne do tego, żeby kogoś wspierać? Dlaczego interesuje nas, że ktoś podjął decyzję dotyczącą swojego ciała, swojego życia? Dlaczego musimy mówić, ja bym tego nie zrobiła, ja uważam, że tak nie powinno być, ja uważam, że to powinno być rzadkie. Co to znaczy rzadka aborcja? To znaczy, że możemy ją zrobić raz w życiu, dwa razy w życiu, że możemy ją zrobić, nie wiem, ileś tam razy w roku? To są te konsekwencje społeczne, o których mówię. Osoby doświadczają stygmatyzacji aborcji, osoby doświadczają oceny, potępienia, doświadczają takiej izolacji społecznej, w związku z tym, że robią coś ze swoim ciałem, że robią coś ze swoim życiem. I tutaj robota jest do wykonania po naszej stronie, czyli po stronie osób, taka, myślę, taka praca domowa. Zadaj sobie pytanie przed snem, dlaczego dajesz sobie prawo do oceniania czyjegoś życia? Co ty byś zrobił, zrobiła, gdybyś dzisiaj zobaczyła dwie kreski na teście? Czy chciałabyś, żeby ktoś, politycy, kościół, całe rzesze ludzi mówiły ci, co możesz zrobić, a czego nie możesz zrobić? Syndrom postaborcyjny jest nieprawidłowym, nieprawdziwym terminem wymyślonym przez organizacje antyaborcyjne, ale też organizacje anty-LGBT, to jest to samo towarzystwo, też chciałabym to podkreślić, że to są te same osoby, które nas terroryzują swoim światopoglądem. Nie ma czegoś takiego jak syndrom postaborcyjny i jest na to szereg badań, że sama aborcja w sobie nie powoduje konsekwencji pogorszenia się zdrowia psychicznego. Natomiast jest też również bardzo dużo badań mówiących o tym, że brak możliwości przerwania niechcianej ciąży może wpływać na pogorszenie się naszej kondycji psychicznej. To znaczy zmuszanie kogoś do kontynuowania ciąży, do porodu, wbrew woli, może kończyć się paniką, atakami lękowymi, też długotrwałą depresją. Zwłaszcza, że też często te osoby nie mogą powiedzieć o tym, że zostały zmuszone do kontynuowania ciąży, bo też ciągle pamiętajmy, że rodzicielstwo jest bardzo w Polsce gloryfikowane. My nie możemy mieć wątpliwości. My mamy być szczęśliwe od momentu tego testu ciążowego, który pokazuje dwie kreski. Nie możemy powiedzieć, że się zastanawiamy. Nie możemy powiedzieć, że mamy jakieś obawy w związku z tym. Więc musimy też odgrywać jakąś rolę. Musimy na siłę się cieszyć. A to na pewno nie pomaga zdrowiu psychicznemu. W Polsce też zdrowie psychiczne jest ciągle bardzo na złym poziomie. To znaczy opieka pod kątem zdrowia psychicznego jest ciągle minimalizowana, niedoceniana i nie ma dobrej opieki, zwłaszcza dla osób, które doświadczają szeregu dyskryminacji. Te potrzeby w związku ze stygmatyzacją czy właśnie z opieką zdrowotną są, myślę, tak w
skrócie oceniane jako jakaś wydumana potrzeba, tak? Jako coś, co można po prostu odłożyć na bok. I w kontekście ciąży, w kontekście zmuszania do porodu, bo ja uważam, że odmawianie komuś aborcji to jest tak naprawdę zmuszanie kogoś do porodu, też często do heroizmu, jest traktowane jako coś, zresztą politycy polscy to często mówią, no to najwyżej urodzi, tak? No i można oddać do adopcji. No tak, teraz przez 9 miesięcy mamy udawać, że nasze ciało się nie zmienia, że nasze bliskie osoby nie widzą tego, że nie mamy w związku z tym pogorszonego właśnie zdrowia psychicznego. Po prostu mamy dojść do tego momentu, kiedy jest poród i udawać, że nic się nie stało. To przynosi długotrwałe skutki zdrowotne. Natomiast samo przerwanie ciąży nie powoduje, nie ma żadnych badań potwierdzających, żeby to powodowało pogorszenie się zdrowia psychicznego, o ile jest to, o ile aborcja jest też przeprowadzona w bezpiecznych warunkach. I kiedy mówię o bezpiecznych warunkach, to również mówię o bezpiecznych warunkach społecznych. Kiedy mamy kogoś przy sobie, kiedy ktoś nam mówi, wspieram cię, jakąkolwiek decyzję podejmiesz, jestem przy tobie, nie oceniam twojej decyzji, to są również te bezpieczne warunki. Aborcja nie powoduje problemów z płodnością, chociaż wiem, że często jest też to podawane jako taki straszek. Aborcję można robić tyle razy, ile się chce, ile się potrzebuje, ale też myślę, że bardzo krzywdzące jest takie podejście i bardzo też takie patriarchalne mówienie, że jak będzie aborcja dostępna, to osoby będą robić aborcję na chwilę 5 minut przed porodem. Sytuacja niechcianej ciąży to nie jest sytuacja, w której się chce trwać. Zazwyczaj osoby, które chcą przerwać ciążę, robią ją najszybciej, kiedy mogą, to znaczy wtedy, kiedy mają dostęp do leków albo do procedury medycznej. Nikt nie chce trwać w niechcianej ciąży i doświadczać tych wszystkich dolegliwości, które się wiążą z niechcianą ciążą. To jest sytuacja takiego trochę wyjścia z klatki i my to wiemy. Codziennie obserwujemy osoby, które mówią, ja już nie wytrzymam ani jednego dnia dłużej. Potrzebuje to zrobić jak najszybciej, więc też ufajmy osobom, które zachodzą w ciążę i pozwólmy im podejmować decyzje na temat ich życia i ciała.